Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Panku, za to jest Assassin's Creed Odyssey. Podziało się i w ostatnich odcinkach, i pomiędzy odcinkami, moi drodzy, i myślę, że dzisiaj też będzie się nawet działo. Co się podziało pomiędzy odcinkami? No mam bardzo fajny secik i nie zmieniałem jego wyglądu, bo nawet mi się podoba. Mam bardzo fajny secik i już wam mówię, że to jest oczywiście w ekwipunku, a nie w zdolnościach. Mam bardzo fajny secik piracki, który daje mi, uwaga, jeszcze plus 50% do obrażeń od zdolności asasyna. To jest secik z czcicieli, z tej oto gałęzi martwych już czcicieli, bogów Morza Egejskiego. I w sumie i nazwa, i secik bardzo do siebie pasują, bo chyba każdy z nich był do pokonania na statku. Tak, w taki czy inny sposób. No ale się udało. Myślałem, że pierwszy set zbiorę ten, asasyński, ale też trujący. A nie, ma już go teraz dostępnego. Asasyński, ale też trujący, ale nie. No okazało się, że tych bardzo łatwo było wytropić, znaleźć, no i oczywiście zabić. Bo tak jak mówiłem, byli na statku. To raz. Dwa, że troszeczkę się znowu zrespekowałem. Właściwie nie respekowałem się chyba za bardzo, albo trochę. Tak, trochę tak, po walce z Minotaurem trochę się zrespekowałem i stwierdziłem, że dam jeszcze jedną szansę umiejętnością dystansowym, umiejętnością łowcy, i powiem wam, że była to całkiem dobra decyzja, bo te umiejętności, które tutaj są, no są genialne. Jeszcze dodatkowo jak mam zwiększone obrażenia łowcy, no to już w ogóle piękna sprawa. Zastanawiam się nad wygrawerowaniem jeszcze tego mojego setu, żeby dodatkowo zadawał większe obrażenia łowcy, bo każdy element jestem w stanie na plus 8% jeszcze podbić. Więcej, jeśli wbiję wyższe poziomy. Poziom mam 41 już. A co będzie dzisiaj? Dzisiaj będą takie różne rzeczy poboczne, na które po prostu natrafiałem wędrując. Bo jak widzicie, mamy tutaj na przykład, co to jest? Malis? Tak? Dobrze widzę? Mamy tutaj malis wyczyszczone z pytajników. Parę jeszcze pomniejszych wysepek też jest poczyszczone z pytajników. No dzieje się. A czemu idziemy dzisiaj tutaj? Bo znalazłem coś takiego, co się nazywa kuźnią Hefajstosa. Jest to obok jednego z pytajników. Nie wiem, co tu będzie, czy to jest jakoś powiązane. Domyślam się, że możliwe, że tu jest jaskinia po prostu, a tu jest kuźnia Hefajstosa. Nie wiem, co jest w środku. Jest to po prostu normalnie oznaczone zwykłą białą ikonką, nic specjalnego. Ale nigdzie wcześniej chyba czegoś takiego nie widziałem. Otóż to, jaskinia Mysun. Nigdzie wcześniej czegoś takiego nie widziałem, a przynajmniej nie przypominam sobie. Dlatego chciałem, żeby ta rzecz wydarzyła się na odcinku. I gdzie mamy tu jaskinię niby? A, tu trzeba się wsmyknąć. Dobra, no to jak trzeba się wsmyknąć, to się wsmykniemy. Ja sobie już od razu spróbuję znaleźć skrzynkę, która tu jest. O, trochę to się rozchodzi na jedną i drugą stronę, ale no zobaczymy, co też tu będzie. Takimi pomniejszymi rzeczami się dzisiaj zajmiemy. Być może jedną czcicielkę też dorwiemy. Fabularną, więc chciałem to ująć na odcinku. Znaczy wszyscy czciciele są fabularni tak naprawdę. O, tu jakieś podejrzane struktury już widzę. Ciekawe. No, ale... Oj, ciekawa skrzyneczka, proszę bardzo. Trochę wygląda, jakby coś mnie tu miało zaatakować. Jak to wezmę? Ale nie, na szczęście nie. Dobra, jaskinia Mysun zrobiona. No, ale to już napawa optymizmem, czym może być kuźnia Hefajstosa. Znaczy nie wiem, czym może być kuźnia Hefajstosa. No powiedziałbym, że miejscówką, której mogę jakoś fajnie ulepszać rzeczy, ale czy rzeczywiście tak będzie? Nie mam bladego pojęcia. Zaraz sobie zobaczymy, o co tu chodzi. No i to właśnie nie było żadnym pytajnikiem, to po prostu... Aha. To po prostu było na mapie, ja tego nie odkryłem, ja tu po prostu podbiegłem. Aha, nie zsynchronizowałem sobie punkt chyba, na którym zaczynaliśmy dzisiejszy odcinek i właśnie to mi się wyświetliło na mapie. Dzień dobry. Okej, poznaj. Okej. Za 30 tysięcy mogę sobie kupić grawerunek 18% do obrażeń zadawanych mieczem albo 30% do adrenaliny przy skrytobójstwie. On mi może ulepszać... O. Nie wiem, skąd to mam, no ale skądś to mam. Jeszcze dodatkowe obrażenia od skrytobójstwa. No ładnie, ładnie. I 15% obrażeń asasyna. Bardzo ładnie. Nie wiem, naprawdę nie wiem, skąd mam ten mieczor. No ale mam. Jest fajny. Graweruj. Masz jakieś, nie wiem, specjalne grawerunki? Nie, masz dokładnie te grawerunki, które miałem wcześniej. E...
Ale tu trochę licho. W sensie fajnie, że jest coś takiego, ale myślę, że będzie trochę więcej, chyba że nie wiem. Są różne kuźnie w tym świecie i... Albo co jakiś czas zmienia mu się oferta? Nie wiem, no nie mam pojęcia. W każdym razie, no ciekawa rzecz. Właśnie, jeszcze a propos sprzętu, no to mam dość ciekawą włócznię właśnie wyposażoną. Ona zabiera mi 75% zdrowia, ale mam plus 100% do obrażeń. I z tą włócznią na plecach jak biegałem, to nie spotkałem jeszcze przeciwnika, który oparłby się mojemu skrytobójstwu. Nie było jeszcze serio żadnego. Każdy... Jak niezwykłym, to tym wzmocnionym, ale jeszcze się nawet najemnik padł od skrytobójstwa tego silniejszego, więc to jest naprawdę dobra włócznia, ale jestem cholernie squishy walcząc w zwarciu, więc staram się tego raczej unikać. No i póki co mi się sprawdza. No, a chciałem się zająć Chryzis. Jej nie mam zaznaczonej, co prawda, Ale właśnie, wybierz się na Argolidę. No i na Argolidzie, no byłem, w sensie przefast travelowałem się tam, nic ciekawego tam nie znalazłem, ale jechałem sobie po questach, bo czasami czciciele są związani z questami i jest quest o nazwie Śmierć przyjdzie po każdego. Nie mam pojęcia, czy to ten quest, ale ja go sobie tutaj oznaczę i sobie do niego podejdziemy. Oprócz tego chciałem się jeszcze dzisiaj udać na Kitirę, żeby odnaleźć kolejne mityczne stworzenie i być może stoczyć z nim dzisiaj bitwę. Ostatnie jest chyba na Lesbos, z tego co kojarzę, a nie wiem, czy ja tam jestem na levelu, żeby do Lesbos już skoczyć, chociaż na 41 to jest dosyć wysoki poziom. No, także tak. I co je... Aha, i znalazłem, czyszcząc jedną wysepkę tak... Po prostu, bo do niej podpłynąłem, bo też zatapiałem trochę pirackich statków, bo mi się materiały skończyły, jak ulepszałem statek, bo potrzeba jakichś chorych ilości. Mimo tego, że mam zniżkę już 50% na ulepszenia, więc no naprawdę tam grind jest srogi i obawiam się, że nie uda mi się maksymalnie ulepszyć statku niestety, nad czym ubolewam, no ale no nie mam zamiaru bez sensu pływać i po prostu... łupić statki, chyba że, nie wiem, w jakiś super cudowny sposób... dorwę niesamowitej ilości drewna, metalu i tak dalej. Głównie drewna, bo to z tym jest problem. I no, i podpłynąłem sobie do jednej wysepki, patrzę, a niewielka, to zrobię sobie pytajniki i zrobię sobie questa pobocznego. No, ale ten quest zapowiada się ciekawie, dlatego pójdziemy też tam razem. Nie wiem, czy ja dorwę tę czcicielkę, ale no... Calm down. Tell me what happened. Raiders in the forest. My husband, he tried to fight them off. A, to bardzo możliwe, że jednak nie. Did you say the forest? I thought the forests of Argos are safe. They stole our food, our horse. They wanted to take me. All I can hear is their awful laughing. Such a horrible noise. Laughing? And the whole group ambushed you for one horse? Yes. If your husband is facing the bandits alone, he won't have long to live. Please, I have a child. You have to help us. A, dobra, ten quest chyba nie będzie związany z czcicielką. Jeśli nie będzie, to w tym momencie jest cięcie i jedziemy dalej po prostu. A jeśli nie, no to zobaczmy po prostu, co tutaj się dalej dzieje. Najwyżej pogadam trochę bez sensu, a potem to wytnę, to nie jest pierwszy raz. Dobra, no jest to rzeczywiście jakiś obóz. Tutaj też rzeczywiście się coś dzieje. No, chłop nie żyje. Nie ma co się dziwić, nie jest to chyba zaskoczeniem dla nikogo. O, no proszę. A, pułapka. You've lost your mind, Chryzis. This is madness. A world where a killer like you is held up as a hero. That is madness. This is the world you helped to make. I will unmake it. Very well. If you wish to be an agent of chaos, if you wish to be a killer, then kill, child. Dobra, zaczniemy sobie od szału. Zaczniemy sobie od rozłupania temu panu tarczy, bo mam taką umiejętność.
No i po prostu będziemy, prawda, łomotać sobie tutaj wesoło tych ludzi. Dymycz srogi, nawet od sztylecików. No tylko tak jak mówiłem, jestem lekko squishy, ale możemy też zrobić tak. Możemy też, patrzcie, w ogóle mam taką umiejkę, że mogę sobie strzelać do 8 chyba celów naraz. Mogę sobie wybrać i strzelić i zadać im całkiem potężne obrażenia, co też przy niektórych obozach skutkowało jednym strzałem i mogłem robić co chciałem. Bliskich już odnalazłem, więc zostało mi tylko to. Last cultist has met my spear. You will be erased from history. I will erase you. This is for my mother and every family you destroyed. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja za każdym razem, jak widzę właśnie scenę podrżnięcia gardła, takiego szybkiego, nie? Nie takiego powolnego, tylko takiego szybkiego, czy w grach, czy w filmach, to mam wrażenie, że to szczypie, jakbyście się, wiecie, kartką papieru zacięli. Nie wiem, może to boli trochę bardziej, ale takie mam wrażenie, że to tak szczypie właśnie. Mogę ci zdać ten relację, że chyba, że też brałaś w tym udział. To nie jest ta, która przyszła po naszym pierwszym spotkaniu z Chrysis, że o, dzięki, uratowałeś mi dziecko. Wiesz, że ona chciała je spalić. No tak, ale jej uratowałaś. Nie pamiętam, jak ona wyglądała. Możliwe, że zupełnie inaczej. Dobra, no czyli tu miałem rację z tym kwestiorem. A, jeszcze jedną rzecz zrobimy. Tutaj. A nie, dobra, myślałem, że to jest zdjęcie, a to jest po prostu quest. Dobra, mam te zdjęcia włączone, czy nie? Bo nie chciałbym sobie znowu zaspoilerować. O. Tutaj myślałem, że tu będzie lokacja bestii mitycznej, ale nie, tu jest hiena centkowana, czyli jedno z tych mitycznych, znaczy nie mitycznych, legendarnych stworzeń do upolowania. No, ale teraz pójdziemy sobie na wyspę, albo nie, ja poczekam, może aż mi trochę wanted level zajdzie, bo trochę go tutaj sobie nabiłem niestety, bo te pytajniki nie poszły mi tak wesoło, jak myślałem, że mi pójdą. Więc pójdziemy sobie na Kitirę i zajmiemy się tą hieną teraz. Pośledzimy sobie to zadanie. Zalecany poziom 39, więc no jestem już over level na te hieny. Ogólnie wszystkie te stworzenia już mogę zacząć, na nie wszystkie mogę zacząć już polować. Ale hiena trafiła się przypadkiem, więc się nią zajmiemy. No i jak już będziemy na Kitirze, to spróbujemy znaleźć trop tej bestii, no bo też wydaje mi się, trzeba będzie jakiegoś questa rozpocząć. Możliwe, że wiem którego też po nazwie, ale zobaczymy, czy trafię tak samo, jak trafiłem z Chrysis. Chrysis, Crysis, nie wiem, jak ona się tam nazywała. Dobra, mamy hienę. No ja jestem squishy, niestety. dobra, zróbmy sobie quick save'a. Mocno go nadużywam ostatnio właśnie, jeśli jestem na parę strzałów. Hiena centkowana, dobra, zacznijmy może od jakiejś potężnej strzały w tę hienę. Dobra, teraz sobie włączmy szał, odpalmy sobie... No nie trafiłem! Skubana jest szybka. I się kurna jeszcze ze mnie śmieje, nie wiem czy słyszycie. Dziab, dobra, okej, okay. Teraz trzeba uważać. Ewentualnie trochę w nią... Oła, trochę w nią po... Oła, trochę w nią postrzelać. Desynchronizacja, no właśnie, kurde, to jest minus tej włóczni. Dymycz jest po prostu przepiękny, ale no... No nie wiem, czy warto, nie wiem, czy warto. Może jakieś skryte akcje, tak, na boss fighty raczej niekoniecznie, więc ja sobie zmienię tę broń, tym bardziej, że widziałem, że mam jakiś fajny mieczor, który mi wpadł nie wiem skąd. I mamy jeszcze dodatkowe obrażenia asasyna, więc... Więc jedziemy. No i teraz mam full HP, więc... Oła! Więc możemy się bawić. Dobra, jedziemy znowu w ten sposób. Trochę ją tu posiekamy. Pstryk z tego właśnie! Pstryk z tego! I pstryk z tego! Jeszcze mam taką umiejętność. I pstryk z tego wszystkiego w tę hienę. I jeb w tych, jeb w hienę. No i od razu lepiej. Dobra, weźmy sobie jeszcze potężnym strzałem w tę hienę. Jednym, drugim, trzecim. Ła. tu to bym chciał, dobra. Przydałaby się jakaś
Adrenalinka, no śmieje się ze mnie, jawnie się ze mnie, kurna ta hiena nabija, a masz, no te obrażenia asasyna są, o, a, B, A, X, co mam wciskać? Nie wiem, te obrażenia są po prostu przepotężne, dobra, daj mi adrenalinkę, ja się wyleczę, tego jeszcze nie mam, ale zaraz będę miał mój szał. No, szał jest dobry, ja go trochę nie doceniałem. Od początku, jak tylko widziałem, że jest taka umiejka do wzięcia, stwierdziłem, nie, no trochę, bez sensu, chyba po co mnie takie rzeczy. No, kurna, przydatne, powiem szczerze, przydatne. Dobra, teraz mam wrażenie, że trochę mniej tych obrażeń dorwałem i może ta włócznia faktycznie, ale nie. Nie ma co kombinować. Dobra, lokacja ukończona, no i fajnie. Możemy sobie odnieść te skóry, bo jestem ciekaw, bo tu jakieś niby miałem dostać strzały chyba, tak mówiła ikonka, więc jestem ciekaw, co to będzie. Po prostu, Jezu, jak dobrze, że tu jest... Nie mogę aha, dobra, jestem w obszarze strzeżonym, więc się nie mogę przefastrawelować jeszcze. No, jestem ciekaw, cóż to będą za strzały, bo faktycznie miejsc w ekwipunku na te strzały trochę jest. Ja cały czas korzystam z tych zwykłych. Jestem ciekaw, czy po prostu będą jakieś lepsze może z większym dymydżem albo coś. Jeśli tak, to będę już kurde, naprawdę, jak niski poziom baterii, jak wczoraj wymieniałem, nie pierdol mi tu. Zresztą wczoraj też dostałem info, wczoraj wymieniałem i po zmianie baterii, chyba pół godziny, dostałem info, że o, sorry, bateria się kończy. Nie wiem, na jakiej zasadzie to wykrywa, ale na jakiejś dziwnej, nie ufajmy temu. No, jeśli to będą jakieś strzały, które dodają mi jeszcze dodatkowy damage, to jak założę te włócznie na plecy, to będę, kurna, nie do zatrzymania, zanim się nawet w ogóle walka zacznie. Będę mógł i skrycie ludzi mordować, i jeszcze z dystansu, no to już będzie w ogóle cudownie. No, a my tam się chyba mamy trochę ku sobie, nie? W ogóle hiena nie miała żadnego knyfu. Dzik przyzywał dziki, obok lwa było więcej lwów, a hiena była samotna. Była szybka, to fakt, ale no... Just an animal doing what's in its nature. Aren't we all? Ano. I'll return when I have more pelts. No sex? Strzały śmierci. Brzmi dobrze. Brzmi dobrze, mogę je wytwarzać. Dobra. Tutaj. Strzała śmierci. Szybciej lecą, głębiej się wbijają i zadają więcej obrażeń. Wytwórz max i... I mamy strzały śmierci, moi drodzy. Mogę jakoś przełączać? Aha, tutaj, dobra. No kurde, więcej obrażeń, piękna sprawa. Dobra, wracamy na Kitirę. Jak tam z nagrywaniem? Spoko, coś tam jeszcze zdążymy dzisiaj ugrać. Wracamy na Kitirę. No tak jak mówiłem, jest tu questik do wykonania. O, dokładnie ten. Bóg pośród ludzi. W sensie ja tu lecę tylko po nazwy, nie? Bo tu potrzeba drachm, żeby zarobić drachmy, purpurowy ból. Ogólnie ta wyspa jest chyba znana z fioletowego barwnika, bo tu są te, o, farbiarnia purpury tyreneńskiej, więc chyba dość znany kolor. No co jeszcze mamy? Ja, Diona, no i polowanie na idiotę, może też to mieć związek z mitycznym stworem, ale Bóg pośród ludzi, no brzmi konkretnie. Więc tym się też zajmiemy. Jestem ciekaw, czy to będzie tak rozbudowany, jeśli to w ogóle ten quest, czy będzie tak rozbudowany w poszukiwaniach jak poszukiwania Minotaura. Ja naprawdę nie byłem świadom, że ten odcinek zajmie tyle czasu. Mam nadzieję, że w jakimś tam stopniu ta garstka z was, która nadal tkwi przy mnie i przy Assassin's Creedzie, obejrzała. Ja nie umiem konstruować takich długich, złożonych zdań na poczekaniu, bo już zapomniałem, o czym mówiłem. Mam nadzieję, że chociaż część widzieliście, albo chociaż samą walkę, bo myślę, że była dość interesująca. Ale no nie spodziewałem się, że aż tyle mi zajdzie na tym odcinku. On trwa godzinę, a ja siedziałem chyba godzinę 40, miałem materiału nagrane. Więc spokojnie mogłem to podzielić na 3 albo nawet 4 filmy, ale no chciałem, żeby było w jednym zamknięte. No i tu tak samo, jeśli to się okaże, że to nie ten quest, to zrobię cięcie i go nie będzie po prostu, ale no zobaczymy. His god is a Malaka, a blasphemous blight.
on Aphrodite's hallowed soil. This is a matter for priestesses alone. Czyli chłop wierzy w innego chłopa, tak? Rich? Indeed. Empedocles rewards those who come to his call. These priestesses have imprisoned him in the fort. No nie, no tylko nie Cytadela, nie chce mi się. Ale dobra, zobaczymy mój ten set umiejętności. No, został schwytany, więc to już... No właśnie. Empedocles is not that kind of god. He is no god at all. Your words are an affront to the will of Aphrodite. If these priestesses speak for Aphrodite, then I speak for all three slobbering heads of Cerberus. Cerber? Nie, no chyba nie, nie? Dobra, no uwolnię tego twojego boga. Apparently, do as you will, Mistios. But even you cannot be everywhere at once. No nie muszę być wszędzie. Is there anything else you need to know? Where can I find this god of yours? They have him locked in a cage in Scandia Bay with the livestock. This would be shameful for any regular god, and more so for a vegetarian god. Okay. Does he stand out in any way? There may be more than one prisoner. The guards stripped him naked. And when you are confronted with his gift, Empedocles' godly nature will be hard to deny. Co, chłop ma po prostu dużego kutasa i to jest jego dar? Okej. I know all I need. Your Empedocles will be freed. Do not worry for my sake. Dobra, jestem blisko celu. Mamy fort. Nie będziemy go robić. Chyba, że okaże się nadzwyczaj łatwy. Dobra, wrócimy sobie do włóczni z powrotem. Bo tak myślę, 13% asasyna, obrażeń za użycie zdolności szybkie, skrytobójstwo, a tu mamy obrażenia od trucizny. To bym sobie zmienił na te włócznie. No i zobaczymy, jak też strzały śmierci sobie poradzą z tym wszystkim. Warownia tyreńska, dobrze, dobrze. Weźmiemy sobie tu jakiś high ground, obierzemy, schowamy się w tych krzakach. Znajdź i uwolnij. Dobra, co tu mamy? Pole marcha, zapasy wojenne i skarb. No taki raczej standardzik. Pytanie, czy mają gdzieś... Okej, okay, jest ogień sygnałowy. Chłop jest tutaj. Nie, myślę, że nie będę robił tego... tej warowni. Chociaż no nie ma tu zbyt wielu przeciwników, ale jeszcze pole marchy nie znalazłem. Nie wiem, czy to... A, tam w jaskini sobie siedzi. O, skarb polis też jest. A może zrobię? Co tu jeszcze mamy? Zapasy wojenne, dobra. Strasznie słabo strzeżona ta warownia, muszę przyznać. Ludzi na murach, garstka, w środku jeszcze mniej. No dobra, no nie będę narzekał, tu mamy jakieś tajne wejście niby. Więc zobaczmy je sobie. Wcześniej, oczywiście... Szybki zapis. O! Jeszcze jakieś fancioczki się tutaj trafią. A tak? Bierze. O, jeszcze mi tu przyszedł najemnik. Hyc. Tak, ogólnie w poziomie moim najemniczym też się trochę podniosłem. Bo zapolowałem na najemnika właśnie z wyższego poziomu. Bo tylko w ten sposób jestem w stanie wbić na wyższy level. A coś tam potrzebowałem, nie pamiętam co mi ten bonus dawał, ale w każdym razie jestem chyba teraz na trzecim od końca. Nie wiem ile jest tych poziomów, ale właśnie na takim jestem. Dobra, mi się tu nie podoba, ja muszę być na high groundzie, żeby trochę więcej widzieć. I ewentualnie jakieś soczyste headshoty strzelać. O, i teraz możemy się bawić. Dobra, to tak z ciekawości, jakbym chciał taką strzałę posłać. O nie, dobra, jest zwana niewrażliwą, więc może jest niewrażliwa na strzały. Dobra, tam mamy dwóch ziomeczków, sobie idzie i nadciąga trzeci, tam mamy jednego. No kurde, ja wiem, czy taki duży dymycz. Chyba niekoniecznie, ale dobra, możemy sobie wziąć to. Jak tylko cała trójka jakoś mi wejdzie w zasięg. Ale chyba... Czy oni idą spać? O! To ciekawe.
Wszyscy idą spać? To mi trochę ułatwili robotę, ale... O, czekajcie, bo ten jeszcze... Nie wiem, kiedy oficjalnie śpią i kiedy mogę się nimi zajmować, ale no strasznie mi ułatwili robotę. Aż smutno. Dobra, pani najemniczka się tu kręci, ale... Nie przeszkadza mi to. Postanowiła nie wchodzić do obozu. Trafiłem? Trafiłem, dobrze. No, to chyba sobie zrobimy jednak ten... Te warownie. A? Co? A tamten mnie tu... Próbował zauważyć. Ty będziesz schodził? Będziesz schodził, dobra. O kurde, dobra, to trzeba trochę inaczej rozegrać. W takim razie w ten sposób. Pstryk. Ktoś jeszcze? Jeszcze ty, dobra. I pięknie. Porobieni. No ten się tu kręci cały czas, ale niech się kręci. Tam polemarcha też chyba idzie spać, widzicie? I nawet nie musiałem ładować ataku, po prostu wcisnąłem Y. Te obrażenia, znaczy ten pasek zdrowia przeciwnika też nie zawsze pokazuje, ile on naprawdę życia straci, bo tutaj nie przytrzymałem Y, a i tak go zabiłem, więc to różnie bywa. No tu mogę go nie zabić czasami, ale przytrzymam i zobaczymy. Widzicie? A? Widzicie? Nawet połowy życia mu nie zabierałem zwykłym, a przytrzymanego zniszczyło. Znaczy to potężne się nazywa, nie przytrzymane. Potężne skrytobójstwo go zniszczyło. Dobra, tam mamy jeszcze jakiegoś Boba. O, i Bob z takiej naładowanej strzały. Wow, ale ona też... Te śmiercionośne strzały, ale też ślad za sobą zostawiają. Śmiercionośny. Dobra. Mam z... Jak się wygiął jeszcze. Miałem nie robić, zrobiłem. Czy ja nic nie dostałem z tych zapasów, czy za szybko odbiegłem, zanim kliknąłem? Nie wiem. O, patrzcie. Jednak przyszła. Dobra, to zrobimy sobie następnego... O, nie mamy quick save'a pewnie w tej lokacji. Jak jestem w takiej miejscówce, to nie da rady. Ale dobra, no, spróbujmy. Spróbujmy, jak to ze skrytobójstwem będzie. Oj, coś czuję, dużo życia pójdzie. O Jezus! O Chryste, ale jestem przepotężny. No, to nie taka niewrażliwa jednak, coś się okazało. Dobra, mamy załatwione, chodź tu, Bogu. Bogu w gaciach, co tam? Do you see, feeble humans? I, the great Empedocles, cannot be caged. Worship me, and I offer you an audience with the gods. But the gods cannot need. Jeszcze ktoś mnie tu widział? So do not stop my godly cry. A boskie, czyli okej. Okay. Czyli chłop ma dużego kutasa i to w jego mniemaniu i w mniemaniu jego kolegi czyni go bogiem. Okej. No need to thank me for your rescue. Your drachmi is thanks enough. Me? Thank you? Here? With no audience? No, 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 my heroic friend. The stage is not set. Our performance is missing that most vital ingredient. An audience. Meet me by my personal statue, so we may continue. No nadal nie jestem do końca przekonany, czy ten quest zaprowadzi mnie do jakiegoś mitycznego stworzenia. Bo za mityczną parówą tego typa. Ale zobaczmy. A little differently where I'm from. We don't kill a man for what he believes. We show respect. Respect is for the gods, not those who pretend to be them. The world is full of strife, yes. But also love. Embrace it. Embrace me. And I will personally introduce you to all my family. The gods. If being locked naked in a cell makes someone a god, the pantheon would be overflowing. Maybe Empedocles is a god, maybe he's not. All I know is that he doesn't beat young men to death. I follow you proudly. Brothers, sisters of Githira, join me.
You think betraying Aphrodite will go unpunished? You may not believe in my godliness, Mystios, but I believe there's some god in you, and that we can put to use. Even a god won't work for free. Of course. What else would I spend my drachmy on? Clothes? Przydałoby się. You're just scared of my true form. But there's another matter we need to discuss. I'll help you. How often do you get to help a god? Of my caliber? Never. Come, my well-muscled friend. There is much to discuss. But first... So you're not the god of getting to the point? The likeness is terrifyingly good, don't you think? Terrifying. Do czego? Yes. What did you need? A god never needs help. But yes, please. I've been having trouble with my brothers and sisters. The gods? Family problems. When I first arrived on Kythira, I was imprisoned for my beliefs. They stole my purple robe, and inside it is a very special disk. The key to my family estate. And you want this disk, powiadasz? Of course. Dysk do pałacu, klucz, który otwiera drzwi do bogów. Dobra, dobra, no to myślę, że jesteśmy na dobrym tropie faktycznie. The gods would protect themselves with more than a locked door opened by a disk. Oh, but you should see the door, Mystios. Something so beautiful was not crafted by mortal hands. And my brothers, my sisters, I hear them calling me home from beyond it. What are your godly brothers and sisters really like in Bethuclis? As any sibling loving. Filled with strife. They once caught me eating lamb and cast me out. Though, between you and me, that lamb... worth it. No, słaby z ciebie wegetarianin. Ja się taki wegetarianin z przymusu. Will you help? This disc sounds important. I'll find the man who stole it and return it to you. Tylko błagam, nie każcie mi tu siedzieć godzinę dzisiaj. Dwie, właściwie. Znajdźmy ten dysk. Serio, jeszcze mnie poszukują? No kurna, za co, no. Dobra. Złodzieja ubrań z dyskiem zauważono w Kythirze razem z kompanami. Podróżują drogą pomiędzy miastem Kythira oraz farbiarnią. Dobra, farbiarnia jest tu, a samo miasto jest chyba tu, miasteczko Kythira. No dobra, no czyli gdzieś po prostu na tej drodze. Może to ten najemnik. Nie ma, że jestem... O, jestem blisko celu. No i mamy, dobra. Jazda. Czy co? Czyli on faktycznie był za tymi drzwiami i widział bestię, z którą będziemy się teraz mierzyć? Próbuję zgadnąć, co to może być, ale no nic mi absolutnie nie daje żadnych wskazówek. O, Palaka, that smell. O, to ciekawe, z czego jest zrobiony. Co to są? Muszle jakieś po prostu. Może tu śmierdzi zgniłą rybą. O kurde, chłop mnie już tu widzi. Dobra, ja bym chciał go jakoś może... Może z uku dałbym radę? Zobaczymy. Weźmy sobie gdzieś tu wyżej. Tak, żebym go widział, a żeby najemnik mnie nie widział, ale nie widzę go na... radarze, więc spoko. Jak nam to pójdzie? O, może być kiepsko, a może być dobrze. Jak tylko trafię. Łe! Szlak. Boink! Skubany przeżył, a ja zmarnowałem strzałę. Dobra, już po nim. Okej, myślałem, że to będzie tak samo jak ze skrytobójstwem, że jeśli minimalnie mu tego życia zostanie, no to... To i tak go zabije, ale no niestety. W sumie mogłem to też zrobić tak, już było trzech, a ja czterech mogę tak nawet położyć. Albo pięciu? Nie wiem już teraz.
No, w każdym razie udało się. Najemnik przeszukuje teraz warownię, która jest puściutka. Nikt tam nie został. Każdy zginął chyba ze skrytobójstwa, więc nie ma absolutnie żadnych śladów. O, mam też ciekawe rzeczy, ale no niestety nie macie na szali starożytnych dysków otwierających przejścia do mitycznych stworzeń, więc no nie zajmę się waszym problemem teraz. Zajmę się nim kiedy indziej. Jak będę sobie robił kwestiorki poboczne. Bo muszę wam powiedzieć, że na wizji zrobimy sobie właśnie tego questa z Atlantydą, bo wydaje się turbo ciekawy, no i jakoś tam zahaczę o główną fabułę i polecimy już z główną fabułą, bo tak jak mówiłem, zainteresowanie spadło, więc ja tu nie chcę też kolejnych 2 miesięcy w Odyseju spędzać, więc bardzo dużo rzeczy będę robił w swoim czasie. Clearly. Time to meet the gods, then? I'd love to introduce you to my family. Of course, if you're ready to join me. Oczywiście. This should be interesting. That, my dear, co to może być? I can absolutely guarantee. A moment, please, while I address my audience. Może nic mnie w konia zrobił, ten quest w ogóle nie ma sensu. For I, your humble god, shall introduce you to my brothers and sisters. Athena awaits you. Ares demands your audience. That's a big promise. You doubt me? Yeah. I don't doubt the joy you've brought your followers. Their loyalty will be rewarded, as will yours. We set sail for the Gulf of Corinth and all the secrets she veils. Meet us there and see the truth for yourself. O kurde, to kawał drogi, musimy. And meet your siblings? Korund jest turbo na pół... Za... Oh shit, Zatoka Korynska. Wiecie, gdzie to jest? Wiecie, co jest w Zatoce Korynskiej? Zapomniana wyspa, legowisko mitycznej bestii i tu jest cyklop. W sensie tak mówił Barnabas. Okej, okay, czyli cyklop. Oh shit. No dobra. Czyli mamy cyklopa. No to nie, to nie włócznia na plecy. Nie. No, cyklopa raczej zagadkami nie przekonam. Dobrze idę, w sensie mam tu sobie zejść. 39, no czyli no trochę przewyższam cyklopa, więc może jakoś pójdzie. No Minotaur był ponad moje siły. Więc trochę się z nim pomęczyłem, no ale Hiena też była na 39 i bez włóczni na plecach nawet poszło, więc no zobaczymy. Nie chcę też porównywać hieny lekko wyrośniętej do cyklopa. No ale no wiecie jak jest. No to ja już wiem niestety. If you're looking to unleash a new plague somewhere... This is not what I expected. Camouflage, my unimaginative friend. A mere disguise to ward off those seeking the glory inside. Ah! You hear them too? No, już słyszałem wcześniej. There is something in there, Empedocles, but it's bigger than Aphrodite's welcoming bosom. They're preparing our welcome. Quickly, Mistios! We cannot delay. A, ty chcesz go wypuścić? Okej, dobra, spotkajmy się z bogami. No jebnięty. No dobra, otwórz Brota Olimpu, let's go. Co, ja otwieram? No dobra. A ty już zacznij biec. I to w inną stronę niż myślisz, że powinieneś. Symbol oka był na tym nawet, na tym dysku. No cyklop jak nic. The realm of eternity!
house of the gods. Tylko Barnabas mówił, że go widział, więc musiał stąd wyjść. Outstretch your mighty hands and raise me to the Well shit. Czyżbym... Grzmot. Czyżbym musiał skraść twoje oczko, mój ty przystojniaku? Daj mi adrenalinki. Wow, ale dymysz dostał w ślipie, ja jebie. I to też zdaje się go ogłuszać, a i teraz się zasłania. Skubaniu... O, wyjebał się. Skubaniutki. No dobra, no jakoś go sobie tutaj... Oj! Jakoś sobie go tutaj ciacham. No się wyjebiesz? A, nie, nie. Nie tym razem chyba. Dobra, daj mi jeszcze trochę adrenalinki. A, włócznie sobie też ulepszyłem, tego wam nie mówiłem. A jak na niego trucizna podziała na przykład? Jakby mi się go udało... O właśnie, udało mi się go zatruć. Dobra, pstryk, 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 o! No tak, no cyklop bez matygi. Tak, lipski bez siarny, nie? Well, well, well. Jak ci naładuje takiego szczała potężniejszego 40 tysięcy dymidża. No i co robisz? Nie rób tego. A, zrzucasz mi rzeczy nawet. No dobra. A! Adrenalinkę, misiu. Dziękuję. Ała! O, skubany! Jak... No nie! No kurwa, z Minotaura, Minotaura rozpykałem na raz. Ale tak, no to jest ten, to jest... To jest moje kurna... lekceważenie przeciwnika, nie? O, dwa levele mniej? Zabiłem przeciwnika trzy levele wyżej, to nic, że się kurwa spociłem, zesrałem przy tym, ale... Dobra. Jeszcze raz, no pół życia mu zabrałem. O, wow. A, dobra, bo nie słyszałem, co Cassandra wcześniej o tym Minotaurze mówiła. Ale fajnie, że jest to uwzględnione, że został już przez nas pokonany, nie? Kurde, jak mi się wtedy udało strzelić mu to oko, że on padł? No teraz widzę, skutecznie je sobie zasłania. O, chyba tak. Grzmot. Dobra, no muszę po prostu bardziej uważać i tyle. I jakoś sobie dalej poradzimy. Dobra, daj mi adrenalinkę. Ciach. Pytanie właśnie, co on sobie bzdurał, że to jest jego rodzina, nie? To mnie zastanawia. Dobra, maczuga, to już wiemy. Trzeba na nią uważać, to też już wiemy. Dobra, daj mi adrenalinkę. Masz z tego. Co ja tu jeszcze mam dla ciebie? Tym ci mogę zajebać. Kurde, musiał się ruszyć akurat, no. Masz oczko. Ej, 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 ale nie lataj. Masz znowu w oczko. Teraz cię tutaj jakoś spróbujemy sobie pociachać. Cios asasyna i nara. Warsztat chyba jest to, co położono na północny zachód do Zatoczki Pandory w Mali, oferuje wyjątkowe usługi, odwiedź to miejsce, by poznać nowe poziomy grawerunków. Dobra.
Czy te oczy mogą kłamać, kolego? Liczy się łup, pokonaj cyklopa. Kurde, ale mi wstyd jak chuj, że mnie zabił. Te mityczne bestie się zachowują troszeczkę... troszeczkę jak Walkirie w God of Warze, że one do końca nie chcą robić tego, co muszą robić tutaj, czyli być tym, kim są. No dobra, 25% elitarnym wrogom i bossom. No to jest fajny grawerunek. Nie wiem, ilu bossów jeszcze spotkam, ale elitarnych przeciwników raczej kilku jeszcze zobaczymy, co? Mapa świata niedostępna, no szkoda. No dobra, czyli nie lekceważyć żadnego przeciwnika i tyle. A, i sprawdziłem, od Sfinksa... ze Sfinksem dało się przegrać w te zagadki, więc miałem niesamowitego farta, że mi się udało. I to, że ja miałem takie zagadki, to nie znaczy, że wszyscy takie zagadki dostają, bo jest jakaś ich pula, z których Sfinks sobie po prostu wybiera. Więc są różne. Więc nawet jakbym szukał rozwiązania na szybko, to chwilę mogłoby mi zająć jego znalezienie. Bo jest ich co najmniej kilka. Dobra, mam już mapę świata, mam. No i ostatni z tych jest na Lesbos. 46-50, no więc... No chwila minie, zanim tam wyruszę. O, widzicie, ulepsz włócznie, 22 fragmenty potrzebuję, czyli muszę dosłownie pokonać wszystkich czcicieli. Wszystkich. Wszystkich, absolutnie wszystkich. Dobra, gdzie ta Atlantida? Gromosiewca? O, a właśnie, to jeszcze jest. Jeszcze mamy jedno mityczne stworzenie do pokonania, ale trochę poza konkursem. Gdzie to jest? A tu, Wrota Atlantydy. Jeden artefakt jest na Lesbos. No właśnie, i tam no może być problem. Być może będą wymagać ode mnie tego 46 albo nawet 50 poziomu, żeby się tym zająć. A szkoda, bo chciałem, kurde, fajnie się złożyło, że wszystkie, znaczy do tej pory, trzy mityczne stworzenia były po sobie, więc fajnie by było... No zobaczymy, co tam jeszcze ma w tej kuźni ciekawego. Więc fajnie by było... upchnąć te odcinki jeden po drugim. Co prawda do publikacji tego filmu mam jeszcze parę dni, więc jakbym trochę pośmigał po okolicy, porobił questów i wbił ten 50 level, czy tak, no powiedzmy 48, żeby być dokładnie po środku wymaganego levela na Lesbos, no to może będzie to miało jakiś sens. I skończymy sobie questa z Atlantydą i lecimy z fabułą główną, tak jak wspominałem już dzisiaj. No będę robił po prostu, bo straciliście zainteresowanie Odyseją, więc doprowadzimy samą Odyseję do końca. Główny wątek fabularny plus Atlantydę i... W sensie Atlantydę to co jest teraz, nie DLC. DLC raczej się na kanale nie pojawi w związku z powyższym. Dobra, i co, masz coś nowego? 12 do obrażeń łowcy, to jest akurat spoko. To jest akurat bardzo spoko. Bo jak ja sobie dam 12 obrażeń, bo to praktycznie będzie oznaczać to, że będę miał po 12, czy tu jest 13 do asasyna, jak to wygląda? Tu jest 13 akurat. Że będę miał po 13% obrażeń do asasyna i po 12 do obrażeń łowcy i jeszcze z tymi śmiercionośnymi strzałami i z włócznią na plecach, ja mogę być naprawdę nie do zatrzymania, zanim w ogóle jeszcze jakakolwiek walka się rozpocznie. 30 tysięcy, no stać mnie, ja jeszcze będę robił rzeczy, więc tym bardziej będzie mnie stać. No dobra, mam jakiś plan na najbliższe godziny mojego życia. Dobra, no mieliśmy jeszcze zrobić questa stąd, ale to najwyżej go nie zrobimy nigdy. A na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Hej, pa.